Dobar dan! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Dobre jutro! Wstaliśmy o świcie, tak żeby wybrać się na prawdziwą wyprawę. Tak jest, wybieraliśmy się, ubraliśmy się jak Indiana Jones i jego wierna narzeczona, tylko kapelusze musieliśmy zostawić, bo dzisiaj będzie bardzo mocny wiatr. Jedziemy na największy kanion w Europie, na kanion Tara. O, koteł! Dzień dobry! Pierwszy kot dzisiaj spotkamy, będzie ich mnóstwo jeszcze. Siema! Jezioro Szkoterskie, Podgórce i teraz mamy przerwę kawową w bardzo fajnym miejscu. Wnętrze też jest super, ale siedzimy sobie na tarasie, mamy czas na poranną kawę. Mamy bardzo fajną panią przewodnik, jednak z innego biura podróży chyba, tak. Prawdopodobnie Rainbow Tours, bo tutaj zostaliśmy podłączeni, bo na naszą wycieczkę już nie było miejsc, także tutaj się świetnie odnajdujemy. I też pani nam powiedziała, no co warto tutaj zerknąć, czego spróbować, także jeszcze idziemy na takie poranne pączuszki lokalne. Pierwszych kilkanaście minut to będzie taka droga prosta, a potem się nam zaczną pojawiać faktycznie zakręty, jeszcze raz zakręty, a nawet momentami takie śliczne serpentynki, które się pojawią, jak dotrzemy w okolice miejscowości, która się nazywa Szawnik. Także dzisiaj będziecie Państwo mieli okazję odczuć sami, jak bardzo górzysta jest Czarnogóra. Tych serpentynach, to troszeczkę tak fajnie czułam siedemko, że tak podchodzi trochę wyżej. Także marynarzu, jak to? Teraz dobrze zaczerpnąć świeżego, górskiego powietrza. Jesteśmy na miejscu, idziemy właśnie nad Jezioro Czarne. Jest o wiele chłodniej, ale jest tak rzeźko, fajnie, przyjemnie, nadal ciepło. W Budwie dzisiaj około 30 stopni, a tutaj 16, także ja się przebrałam ekspresowo. Bluzy mamy, ale jest słoneczko. Musimy oglądać widoczki nad Jeziorem Czarnym. Jak tam nasza wycieczka? Pełno straganów, a my nie możemy oglądać, bo musimy oglądać jakieś widoki. O, skarpety. Są skarpety i łapcie. Do samolotu, jak usiądziemy w Katowicach. Super. I ogólnie dla porównania, dla Polaków można powiedzieć, że to jest takie nasze morskie oko i miejscowość obok to taki Zakopane. Także bardzo podobny klimat, górski mniejsze, ale góry wyższe. Także jest tu 48 szczytów powyżej 2000 metrów, także sporo. Tutaj przed wylotem do Polski można kupić ubranie. Dwie osoby, które się kąpią. Kostium mam, ale nie mam ręcznika. Można się kąpać, temperatura wody około 18 stopni. Nieźle. Także ja tak, teraz tak trochę pewnie zimniej, ale może być. I ludzie podobno tu też morsują, no ładnie. Tak jest, no niesamowite. I ogólnie my jesteśmy tutaj na początku września i wygląda to tak, ale w maju woda dosięga nawet do tamtych ławeczek. Zupełnie się zmienia poziom wody przez to, że w górze jest woda, tak to rozumiem, że są jakieś podziemne jeziora i źródła i w ogóle to wszystko później sobie wypływa i w ogóle szał.
Oczywiście, że piliśmy do wody. Co tam, kamienie? Nie, to wszystko boli, ale jest ogólnie fajnie. Ale woda taka orzeźwiająca, ale przyjemna jest dla to. Dla Wikinga to nie jest inna woda. O! Ciepła woda. Wiking w Czarnogórze. I od razu jest inna perspektywa, jak już siedzę w wodzie. No jest pięknie, bajecznie. Mega spokojnie. Z tego, co widzę, można wypożyczyć sobie kajaczek, łódeczkę. Nie mamy tutaj wystarczająco dużo czasu na to, ale spacerek, moczenie nóżek, zawsze się znajdzie chwilkę. Nazwa może nieco zaskakiwać, jak się już zobaczy jezioro na żywo. U nas też się pojawiło od razu pytanie, dlaczego czarne jezioro? Bo z lotu ptaka, z góry jest widoczne. Albo wskażę tu butem. Z tej góry też widać, że jest czarne. Bo tutaj ta otaczająca roślinność tak sprawia, że wygląda na czarne. Tak, a tutaj jest taka przejrzystość piękna. Trochę tak. Się muli, jak tak się zrobi. Muli się, ale ogólnie jest taka ładna. Niebiesko-zielona. Turkusowa. I teraz zobaczcie, ten szczyt jeszcze bardziej się odkrył. Jeszcze bardziej widać, jaki jest wysoki. On tak rośnie po prostu. Tak, w oczach. Mieliśmy tutaj trochę czasu wolnego i teraz spacerkiem zmierzamy już na parking. Po drodze jeszcze będą stragany z lokalnymi smakami, te, które mieliśmy, także może coś zakupimy i lecimy w kolejne miejsce. Upolowaliśmy górską herbatkę, także dzisiaj wieczorem będziemy testować. O, lecimy, lecimy, dobra. I kupiliśmy jeszcze owoce leśne, dosłownie. Mamy mieszankę. Zobaczymy, czy przeżyjemy. Masz niepowtarzalną okazję, żeby mnie otruć. Piszę się na to. Zdecydowaliśmy się na zjazd Tyrolką nad największym kanionem Europy. To nie mówię. Ale znowu coś wymyślałem. Muszę iść. Widzę, stąd już się idzie. O, tu widać start. Widać też Adusie. Ale zobaczcie, gdzie ta kolejka tyrolska prowadzi. To mamy tam przez to, przez tą dziurę wielką. Ej, ej, ej. Zobaczymy. Plecaczek. Masz plecaczek? Nie? Ja was przywiezie tutaj przez most. Macie później wolne? Pareku. Masak. Stresujesz się trochę? Nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Że wyżej myślałem, że będzie, nie? No było fajnie. Żyjesz? Masakra, nie? Gratulacje, Piona. Super!
No i dobra, zjechaliśmy. Zobaczcie, jakie piękne widoczki tutaj mamy. Tak, ale jeszcze zdjęcie sobie zrobimy. Widać, a nie, widać was. Szybko dojechać. Dora. Dzięki. Ile o, się... idziemy. Przejażdżka i tu mamy autko jeszcze. O, na bagażniku. Elegancko. To jest dobre miejsce. Chodź, skakuj na pakę. Teraz tak przeżyjemy. Właśnie, ja jadę na pakę. To jest lepsza atrakcja. To jest lepsza atrakcja. Tu się trzymaj. No nie, ładnie. Pięknie. Motorynka. Tak, bo tu nas będziemy. Aha. Jeszcze mamy widoczek, ale złapałbym się ręką na twoim miejscu. No właśnie, no tak jakoś kurde. Ale nie jestem. Ja nie mogę, będziemy tym mostem. No właśnie, dzielby. Ale szał. Mega. O rany, ale pięknie. Jej. Super! Ale hardkorowe trochę doznanie, bo się trochę trzęsę. Ja też. Ale chociaż no, bardziej się trząsłem na skoku ze spadochronem, ale to też było trochę hardkorowe. Ale tu jest taka niższa, nie? I krótsza. No. Tak, chociaż nie, bo tamten jakoś inaczej jedzie. No ale niższa, a ta jest hardkorowa. I wokół kanionu Tara jeszcze są różne stragany, restauracje. Jest tu taka ogólnie sieć, no powiedzmy wycieczkowa, rozwinięta, także dużo turystów i dużo, dużo lokali też, także mega, mega fajne połączenie dzikiej natury, no z takim po prostu turystycznym miejscem.
teraz przystanek obiadowy. No i dzisiaj nie zamierzamy kierować autobusem ani innym pojazdem. Piwko do obiadu. I mamy pierwsze danie. Nie, na pierwsze danie piwo, na drugie w podróży zwykle robimy tak, że zamawiamy dwa różne dania. Idziemy się na pół, żeby spróbować jak najwięcej. Oboje mamy tę samą pałatkę, ale tutaj mamy takiego devolaya sznyca z serem kajmak w środku, do tego ziemniaczki chyba przysmażone, a tutaj stek z szyneczką, nie wiem czy ona jest w środku, czy pod, z szynką po prostu, to taką lokalną. Całe szczęście, że zjazd rolką był przed obiadem, bo zaraz przestaniemy się poruszać. Czas na deser. Tak mi się dobrze oddychało tym polskim powietrzem, a teraz jakoś coraz ciężej mi się oddycha. No z knajpki mamy widoczek na tarę. Tutaj już trochę spokojniejsza wersja. I taka pogoda nam się trafiła, że wszystko pięknie widać, jest mega przejrzyście, cudnie. Kolejny przystanek w naszej podróży, klasztor, tak, musimy, no muszę tu przykryć kolana, jeszcze nie wiem czy przykryłem, ale będę miał, chyba naprzód założę bluzę, ramiona, kolana, tak, trzeba zakryć, żeby nie gorszyć tutaj mnichów i idziemy. Długie włosy, bo tutaj włosów nie trzeba, ale jak gdzieś zatrzymać te kobiety, muszę, czy jak ty masz długie włosy, też muszę zakryć? Nie wiem, a jak mam na nogach długie, to też muszę zakryć. W Gdyni zawsze lubiliśmy odwiedzać Klif Orłowski i wtedy zawsze nagrywaliśmy, patrzyliśmy, a teraz jak przechodzimy obok takiej ściany, która jest o wiele większa, o dzięki, to już jest takie naturalne, bo tutaj w okolicy wszędzie, góra, naokoło góra. Są góry. I ogólnie ten klasztor, który widzicie przed nami, można nagrywać tylko z zewnątrz, w środku jakby jest zakaz nagrywania, także pokażemy wam chociaż z zewnątrz, jak tutaj to wygląda, dziedziniec i taki front klasztoru. Gryzą komary chyba. A, w Kani? Kani, Chani? Chani, Chai. 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 Chai.
i spóźnia się drugi nasz kierowca i w związku z tym postanowił postawić nam kawę, drugi kierowca. Pierwszy kierowca stawia nam kawę za to, że drugi się spóźnia. Jest to szalenie miłe. Czekamy na kawę. I będzie kawka. I zwiedzamy siedząc nową miejscowość. I jeszcze was oprowadzimy. Jak sobie przybliżycie, to będziecie mogli obejrzeć, co jest na straganach. Ale najpiękniejszy widoczek jest tutaj. Parasole, tam chyba jest jakiś przystanek autobusowy, więc przysłania trochę plażę. Jest księżyc, są góry, jest rafcio, jest pięknie. No jest przemiła knajpka. O, pięknie. No, cudowne zakończenie dnia. Wróciliśmy do Budwy standardowo tuż przed 23. Otwarty fryzjer, wszystkie stragany, sklepy. Tutaj cały czas miasto funkcjonuje o każdej porze. Lecimy sobie po jakąś kolację i jakieś przekąski na jutro, bo jutro też czeka nas wycieczka. Tym razem będzie to rejs. I jeszcze szukaliśmy po takich biurach podróży tutaj lokalnych. Wycieczki jakieś na środę, bo nas ciągnie tutaj Chorwacja, Albania, wszystko jest blisko. Ale czasu już mało, także nie wiemy, czy się uda, ale chcemy się zorientować na razie, jak tam wygląda. To wszystko cenowo, bo może być tak, że bardziej się opłaca zorganizowana wycieczka niż bilety, bo byliśmy na stacji nie kolejowej, na przystanku autobusowej. Stacji autobusowej. O, wycieczki jeszcze są. Chyba zapytam jeszcze. I mega drogo wychodzą same bilety, a wycieczki są tańsze. Złapaliśmy kolację, zrobiliśmy zakupy i wracamy do naszego hotelu. Wróciliśmy do hotelu, tutaj mamy odświeżone łóżeczko, łazienkę. Ale my się wybieramy na taras, żeby zjeść kolację. O, pranie wyschło. Skoczyłam pod prysznic i od razu odżyłam, a teraz szykujemy sobie wieczór na tarasie. Jeszcze dojadam naszą kolację, czyli to, co jedliśmy pierwszego dnia. Pliskawice z kajmakiem, czyli tym serkiem. Jest najpyszniejsza z takiej budki Has. Tam jest super jedzonko. Do tego mamy jeszcze trilecie, ale nie mieliśmy łyżeczek. W sensie zjedliśmy po prostu dwoma łyżeczkami poprzednie trilecie i je wyrzuciliśmy, a zapomnieliśmy o tym, że jeszcze będą nam potrzebne, więc dzisiaj sprytnie kupiliśmy biszkopty, a to jest takie ciasto właśnie nasączone, biszkopt mleczny. Także będziemy sobie biszkoptami wyjadać, że po prostu ślinka cieknie i mamy jeszcze winko na wieczór. Także smakowity. Ostatecznie wycieczki na środę nie znaleźliśmy, ale na pewno sobie fajnie zorganizujemy czas, jeżeli nic nadal nie uda się znaleźć, bo jeszcze nie byliśmy na lokalnym ryneczku, jeszcze nie byliśmy na przepięknej plaży Jas, także mamy co tutaj robić i chętnie zostalibyśmy o wiele dłużej. Jutro planujemy rejs po Bocie Kotorskiej, mamy też wykupioną wycieczkę, także teraz już takie dwa dni, kiedy nie musimy się martwić o organizację, bo wcześniej sobie wszystko i transport i atrakcje zapewniliśmy sami, teraz już będziemy luksusowo dowożeni i czegoś więcej się dowiemy od przewodnika. Tymczasem dzisiaj kładziemy się spać. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.